Wiemy, że piłkarze zarabiają dużo, ale nie każdy wie, że jeden z nich zgromadził majątek większy niż PKB całej Czarnogóry albo Kosowa. Kim jest ten tajemniczy zawodnik? Zaraz się dowiecie, bo dzisiaj zapraszam Was na ranking 10 najbogatszych piłkarzy na świecie. Miejsce 10. Ronaldo. 665 milionów złotych. 335 goli, 3 trofea FIFA piłkarza roku i 2 złote piłki. No i najważniejsze. Występował w koszulkach zarówno Barcelony, jak i Realu Madryt. Podpisał kontrakt z Nike na dedykowaną jego imieniem linię produkcyjną butów R9, które w tamtych czasach chciał mieć każdy dzieciak. Jednak Ronaldo to także człowiek, który umie inwestować. I to nie byle gdzie, bo kupił 2 kluby piłkarskie. Hiszpański Real Valladolid i brazylijskie Cruzeiro, które akurat potem sprzedał. Dodatkowo został ambasadorem dobrej woli ONZ, którego zadaniem jest zwrócenie uwagi świata na różne globalne problemy. Miejsce 9. Mbappe. 750 milionów złotych. Za tak duże pieniądze mógłby kupić kiedyś całe Wyspy Dziewicze, Alaskę i jeszcze kilka prywatnych wysp. Jednak na ten moment nie inwestuje, tylko skupia się na tym, co wychodzi mu najlepiej, czyli na zarabianiu. Oprócz kontraktu z PSG i aktualnego z Real Madryt, Mbappe jest twarzą Nike, luksusowych zegarków Ablota i oczywiście EA Sports, z którymi podpisał umowę aż do 2029 roku, co oznacza, że jego majątek jeszcze wiele razy zdąży się powiększyć. Miejsce 8. Zlatan. 800 milionów złotych. Gdyby ktoś powiedział, że pieniądze leżą na ulicy, Zlatan pewnie odpowiedziałby: leżą, bo ja tamtędy szedłem. Ponad 560 bramek zrobiło z niego gwiazdę, której blask dobrze wykorzystuje do dzisiaj. Od książek, które sprzedają się jak świeże bułeczki, przez kontrakty reklamowe, na przykład z Volvo, aż po własną linię perfum i kończąc na posiadaniu udziałów w szwedzkim klubie Hammarby IF. Zanim przejdziemy do kolejnego piłkarza, to chciałbym Was zaprosić do pobrania naszej aplikacji FanGoal. Dzięki niej będziesz mógł śledzić wszystkie najnowsze newsy ze świata piłki nożnej. W każdym momencie będziesz mógł sprawdzić, co się właśnie dzieje na boisku, a także obejrzeć skróty i gole, i to wszystko w jednej aplikacji. Link do pobrania znajdziesz w opisie. Miejsce 7. Neymar. 830 milionów złotych. Choć powszechnie wiadomo, że chłopina lubi poimprezować, tak mimo wszystko dalej pamięta o tym, by robić pieniądze. Aktualnie bawi się w Arabii Saudyjskiej, ale wciąż ma podpisane kontrakty z Nike, Red Bullem, Fortnite'em, a nawet z Facebookiem, na którym zajmuje się streamowaniem na żywo. Oprócz tego Neymar jest współwłaścicielem klubu Furia eSports, która składa się z dywizji w Counter-Strike'u, League of Legends, Valorancie i tak dalej, i tak dalej. Miejsce 6. Dave Whelan. 880 milionów złotych. Jeżeli jesteście młodzi, to pewnie to nazwisko niewiele wam mówi, ale najważniejsze jest to, że facet stał się znacznie lepszym biznesmenem niż był piłkarzem. Po kontuzji, której się nabawił w finale Pucharu Anglii, pożegnał się z zawodową piłką i rozwinął sieć sklepów JJB Sports, sprawiając, że był to jeden z najpopularniejszych sportowych sklepów w całej Anglii. Za zarobione pieniądze założył klub piłkarski Wigan Athletic, którego był właścicielem przez 20 lat, a następnie oddał go swojemu wnukowi. Ten niestety nie do końca miał chęci i pomysł na zajmowanie się klubem, więc wziął go i sprzedał go chińskiej korporacji. Miejsce 5. David Beckham. 2 miliardy złotych. Wchodzimy na wysokie C, bo kopanie piłki to jedno, ale robienie z tego biznesu to już wyższa szkoła jazdy. Dożywotni kontrakt z Adidasem, reklamy dla H&M-u, Armaniego czy Pepsi to tylko kilka przykładów generujących mu setki milionów złotych. Bo oprócz tego jest także współwłaścicielem Interu Miami, organizacji gamingowej Guild Esports i przeróżnych mniejszych projektów biznesowych, na przykład perfum sygnowanych jego nazwiskiem. Miejsce 4. Messi. 3 miliardy złotych. Adidas, Pepsi, Budweiser, Gatorade, Huawei to tylko niektóre z jego najdroższych kontraktów. Do tego należy dołożyć sieć hoteli MIM Hotels, niezliczoną ilość luksusowych apartamentów na wynajem, własną markę odzieżową współtworzoną z Ginnym Halfligerem i wiele, wiele innych rzeczy, o których w zasadzie mógłbym nagrać osobny materiał. Jeżeli chcielibyście taki odcinek, to dajcie mi o tym znać w komentarzu i zostawcie łapkę w górę. Miejsce 3. Cristiano Ronaldo. 4 miliardy złotych.
Jego firma CR7 to prawdziwy majstersztyk. Firma, która produkuje odzież, bieliznę, obuwie i perfumy. Podobnie jak Messi, inwestuje w różne hotele, sieci restauracji, a także swój własny hotel zlokalizowany w Madrycie o nazwie Pestana CR7 Lifestyles Hotels. Muszę przyznać, głupia nazwa. W tak czy siak ma to być tylko jedna z cegiełek wielkiego planu na podbicie rynku luksusowej turystyki. Kontrakty z Nike, Clear, Herbalife, Tag Heuer czy Crunch Fitness stale powiększają jego majątek, podobnie jak jego pensja w arabskim klubie Al Nasr. Miejsce drugie, Matthew Flamini, 80 miliardów złotych. Trafił na listę najbogatszych sportowców nie dzięki piłce, lecz dzięki swojej nowatorskiej metodzie na pozyskanie zielonej energii. Wraz z kolegą Pascalem Demeo założył firmę biotechnologiczną GF Biochemicals, która specjalizuje się w produkcji alternatywnych, ekologicznych paliw opartych na roślinach. Jest to jedna z najszybciej rosnących firm na rynku biotechnologicznym i firma stale przyciąga całe mnóstwo inwestorów wierzących, że dzięki jego rozwiązaniom uda się pozyskać energię znacznie taniej i w większej ilości. Miejsce pierwsze, Faik Bolkiah, 85 miliardów złotych. Na co dzień gra sobie w tajlandzkiej lidze, w której rozegrał już 42 mecze, ale swój majątek nie zbudował na karierze piłkarskiej, lecz na urodzeniu się w jednej z najbardziej majętnych rodzin na świecie. Jest synem księcia Brunei, który m.in. był ministrem finansów w Brunei i który ma dosłownie wszystko. Prywatne lotnisko, jachty, luksusowe samochody produkowane na zamówienie, willę, która w zasadzie jest pałacem i w której znajdują się historyczne dzieła sztuki, jak na przykład obrazy Van Gogha. Więc jest to idealny przykład na to, że w życiu nie wszystko zależy od talentu czy pracy. Czasami po prostu wystarczy mieć szczęście i urodzić się w odpowiednim miejscu i w odpowiednim czasie. To wszystko na dzisiaj, dziękuję za oglądanie i do usłyszenia już niebawem.